Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam standard w naszej firmie, czyli Jeepa Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar, ale z mega zasięgiem na gazie. Chcecie zobaczyć, jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania do końca. Jeep Grand Cherokee WK2 to żadna rewelacja w naszym warsztacie, bo robimy ich kilka miesięcznie, a ten ma dwie cechy szczególne. Jest bardzo ładny, bo jest czarno-biały i ma bardzo brudno pod maską, ale to wszystko przez lakierników, którzy go niedawno naprawiali i zostawili tutaj trochę pyłu. Nie posprzątaliśmy do filmu, przepraszam, żeby nie było komentarza, a zresztą możecie pisać. Bardzo lubię wszystkie komentarze, nawet te hejterskie. Lubię na nie odpowiadać, ale tutaj instalacja gazowa, którą zamontowaliśmy, to tak, Qmax Basic. Tak, klient robi u nas już chyba 6 albo 7 Jeepa Grand Cherokee i do wszystkich wkładamy mu Staga Qmaxa Basica. Tak lubi, tak chce, tak ma i na takich instalacjach gazowych te samochody jeżdżą bardzo dobrze. Oczywiście na Qmaxie Plusie można byłoby lepiej to zestroić, troszeczkę więcej funkcji mieć, ale klientowi to w zupełności wystarcza. Do czego? Do oszczędzania, bo przecież to o to chodzi w montażu instalacji gazowej. Klient ma dość częstą, dość ciężką nogę i te samochody benzyny palą mu około 13-14 litrów, to średnio płacił za benzynę 100 zł za 100 km. A że trochę u nas musiał poczekać na termin, to trochę tych pieniędzy wydał, bo też bardzo dużo jeździ około kilku tysięcy kilometrów miesięcznie, to wydał już parę ładnych stówek na benzynkę do tego samochodu, albo nawet już tysięcy. Tak więc przyjechał, zamontowaliśmy instalację gazową i będzie oszczędzał, bo zamiast 13 litrów gazu będzie palił, zamiast 13 litrów benzyny będzie palił 15-16 litrów gazu, co będzie go kosztowało nie więcej niż 50 zł, powiedzmy 45-50. Czyli można powiedzieć, że prawie 50% kosztów będzie oszczędzał dzięki temu, że jeździ na gazie. A że silnik Pentastar z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych jest idealnym materiałem do tego, żeby jeździć na gazie, wiedzą wszyscy, którzy nimi jeżdżą na gazie. Żadnych zastrzeżeń, pod warunkiem, że się zrobi to bardzo dobrze, bo wielu ludzi nie potrafi tego robić i jak zresztą, spaprać można wszystko. Tak więc i taki samochód można źle zrobić na gaz. Ten samochód będzie jeździł kilka tysięcy kilometrów miesięcznie, także będzie oszczędzał sporo, a jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak szybko zwróci się instalacja gazowa, to musicie wiedzieć, ile ona kosztuje. A jeżeli chcielibyście się tego dowiedzieć, ile u nas kosztuje, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj na dole w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje taka instalacja gazowa. Staga, KME, BRC czy Prinsa, bo wszystkie te instalacje montujemy do tego typu silników. A co specjalnego ma ten Jeep jeszcze, to Wam powiem na samym końcu filmu. Jeżeli obejrzycie, to się dowiecie. Ładnie wygląda taki biało-czarny w takim kontraście. Ładnie to się montuje. Takim unikiem takich kontrastów. Sam mam białe BMW z czarnymi dodatkami i tutaj jest podobnie. Tutaj w środek jest praktycznie cały czarny, poza może tutaj tym aluminium takim srebrnym i to drewno też takie nie do końca jest czarne. Taki jakby mahoń, nie wiem co jest takim czarnym, heban, o, bardziej heban pasuje. A tutaj słynne rękawiczki, które chyba kiedyś już Wam na jakimś filmie pokazywałem. Klient w każdym swoim samochodzie jeździ z takimi rękawiczkami. Bardzo ładna deska rozdzielcza, czytelna, zero zastrzeżeń. Bardzo fajna kierownica i przebrzydki przełącznik Stag Qmax Basic. Już dawno. Że jesteśmy na gazie, a cztery diody pokazują stopień napełnienia górnego zbiornika. Tak, górnego, bo do tego samochodu zamontowaliśmy dwa zbiorniki gazu. Jak na auto tej klasy przystało, klapa bagażnika otwierana jest z pilota zdalnie. Bagażnik praktycznie niezmieniony względem tego, co było na benzynie, poza tym, że koło zapasowe na razie leży tutaj, ale zaraz je włożymy do bagażnika. Zbiornik numer 1, górny, 80 litrów brutto, do którego można zatankować około 65 litrów gazu netto. Zbiornik numer 2, 55 litrów brutto. Razem do tych dwóch zbiorników można zatankować 115 litrów gazu. Na ile to wystarczy? Jeżeli będzie palił 15 litrów,
to myślę, że można nawet i 700 km machnąć na nim. A jeżeli będzie palił mniej, czyli około 12 litrów, to klient może się pokusić nawet o zasięg rzędu 1000 km, ale myślę, że tak wolno nie będzie jeździł, żeby przejechać na tych dwóch zbiornikach 1000 km, a po przejechaniu tego 1000 km możemy zatankować gazu za pośrednictwem wlewu. O, nie ma wlewu, patrzcie, zaspawali wlew, łacha sobie drę, ale tak naprawdę jak w większości amerykańskich samochodów, wlew jest po lewej stronie. I po otwarciu klapeczki pełen wlew gazu, nie musimy stosować żadnej przejściówki, możemy zatankować bezpośrednio za pomocą pełnego wlewu, chyba że pojedziemy sobie do Włoch na wakacje, to będziemy musieli zastosować przejściówkę. Nie, wcale nie. Po drodze tylko w Niemczech będziemy musieli zastosować przejściówkę, bo we Włoszech jest taki sam system tankowania jak u nas, zarówno w Chorwacji, we Włoszech, we Francji. Tylko Niemcy, Belgia, Anglia, Wielka Norwegia i Holandia mają inne systemy. Jak Wam się podoba taki biało-czarny Jeep z instalacją gazową z zasięgiem prawie 1000 km na gazie? Dla mnie rewelacja. Uwielbiam ten silnik i tak długo jak go będą produkowali, tak długo będziemy go chyba gazować, bo nie są najbardziej oszczędne, ale są za to bardzo trwałe i praktycznie bezawaryjne. A jak Wam się podobał dzisiejszy film? Jeżeli ok, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, koniecznie z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych i nie tylko nowoczesnych samochodów, bo tu obok stoi bardzo fajna sztuka 450 koni w 2.7 biturbo, ale sprawia nam problemy. Nie wiemy co zrobić, bo nie grzeje nam się reduktor, mimo że przejechał już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na gazie, to teraz przestał nam się grzać reduktor. Może podpowiecie, dlaczego nam się nie grzeje reduktor? Podejrzewamy, że pompa wody siedzi i nie pompuje tak dobrze jak powinna i nie dochodzi nam ciepła woda do reduktora. Tymczasem na gazie i do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao!